Jutro 1 października, więc serdecznie witam tych z Was, którzy zdecydowali się dołączyć do naszego wyzwania październikowego, do naszego challenge'u różańcowego. Pierwsze zadanie będzie pewnie oczywiste i bardzo proste. Przygotuj swój różaniec, połóż go w jakimś widocznym miejscu w swoim domu, tak byś mógł każdego dnia października sięgać po niego i modlić się na nim. Może to będzie różaniec od pierwszej komunii świętej, może jakiś różaniec, który otrzymałeś od kogoś w prezencie, może jakiś różaniec, który masz w swojej rodzinie po babci czy po dziadku. Przygotuj go, połóż w widocznym miejscu i korzystaj z niego jak najczęściej. Klasy 4, 5 i 6 zapraszam serdecznie każdego dnia o godzinie 17:30 na różaniec dla dzieci, gdzie wraz z kardynałem Stefanem Wyszyńskim i siostrą Elżbietą Różą-Czacką, błogosławionymi, nowymi błogosławionymi, będziemy modlić się na różańcu i poznawać tajemnice różańcowe, rozważać te tajemnice. Klasy starsze, 7 i 8, różaniec dla młodzieży i dorosłych o godzinie 18, więc każdy znajdzie jakieś miejsce dla siebie i godzinę, która mu pewnie będzie odpowiadać. Bądźmy na tym różańcu wspólnym i wspólnie módlmy się, używając swojego różańca, który należy przygotować na ten miesiąc. I polecajmy przez ręce Maryi wszystkie te sprawy, które nosimy w naszym sercu, które przeżywamy, sytuacje, które w danej chwili są w naszych rodzinach, w waszych klasach. To, co dla was jest ważne, może radosne, szczęśliwe, ale czasami też i bolesne, tak jak w tajemnicach różańca. Więc zadanie pierwsze, przygotuj różaniec. Pamiętaj o nabożeństwach różańcowych dla młodszych 17:30 od poniedziałku do piątku, dla młodzieży i dorosłych o godzinie 18:00 dla tych, którzy mieszkają w parafii Ojca Pio, a pozostali niech sprawdzą sobie dokładnie, o których godzinach w waszych parafiach nabożeństwa różańcowe odprawiane są. Do zobaczenia już jutro z drugim wyzwaniem różańcowym.